Zbigniew Łuczyński, witam Państwa. Sam o sobie mówi aktor, pisarz, gej, złodziej, a nawet morderca. Za współudział w zabójstwie został skazany na 25 lat więzienia. Teraz po odbyciu kary w atmosferze skandalu 84-letni Jerzy Nasierowski wraca na scenę. Zagra w dwóch spektaklach. W pierwszym doktora Frankensteina, w kolejnym zabójcę w Dogville. W kulisach sławy dziś właśnie Jerzy Nasierowski. Gej, złodziej, morderca, ateista, co tam jeszcze, aktor, pisarz. On się uważa za skandalistę? Właśnie nie. Właśnie to wszystko tak jakoś działo. Byłem przecież dobrze wychowany, nie mów głośno, no, trzymaj, prawda, to, co trzeba przy stole. Pełna kultura. Te skandale naprawdę się same tak robią. Koniec. Podobała się panu ta jazda? No tak, tak. No, jeździłem lepszymi samochodami. Taką Chevroletą to w 1946 roku wiózł mnie wujek z Sopotu, demokratką, trochę dwa lata, trzy lata późniejszy model. No i doznałem, ale tak bardzo pobieżnie, właściwie zdalnie, inicjacji seksualnej. Wspaniały wujek był kochankiem wszystkich gwiazd filmowych wtedy, przed wojną, był playboyem warszawskim. To była ta pana rodzina, rodziną artystów? Nie, zupełnie, nie, kompletnie nie. Na Mazowszu, no tam jeszcze jest trochę tych Nasierowskich. Szlachta po prostu, średnia taka szlachta. O. Tutaj pan mieszkał? 8-10. Zamknięte. 17 na samej górze. Janusz Atlas napisał, że tam pan miał pełno antyków, że tam jadaliście właściwie na srebrach, na złocie. No tak. On napisał, że to mieszkanie było jak muzeum. No rzeczywiście, mieszkanie było upakowane tymi antykami, że niby było jak muzeum. Faktycznie mieszkałem. O nic tam nie dbałem. Chodziło się, czy tam dywan miał 17-wieczny był, czy 18-wieczny, to wszystko jedno. Meble też, no tam czy 200 miały, czy 300 lat, to nieważne. No używało się, siedziało się, jadło się. Był pan już jak na ówczesne czasy bardzo bogatym człowiekiem. No byłem. No, utracjusze, proszę nie, powiedzieć. Utracjusze nie, w ogóle, nie. Uwielbiałem bary mleczne, a jeżeli restauracja, to sztuka mięsa z sosie chrzanowym, z żadnych wykwintnych potraw, zero trunków. Nie, w ogóle, no, żaden playboy nawet. A te imprezy, czy nawet to nieprawda, jakieś orgie, o których... Żadnych orgii nigdy nie było, to gdy jeszcze żyją świadkowie, nie wiem, Marek Perpeczko nie żyje, ale Daniel Olbrychski żyje, chociaż on mnie nie znosi. Ale żyje, no sam Zanussi przecież wielokrotnie, a przynajmniej no ileś tam krotnie był na przyjęciach u mnie. Jerzy Nasierowski. Karierę aktorską rozpoczął pod koniec lat 50. Zabłysnął rolami amantów, inteligentów, a także bohaterskich członków podziemia. Zagrał w filmach początkujących wówczas młodych reżyserów Janusza Majewskiego i Krzysztofa Zanussiego. Grywał razem ze wschodzącymi gwiazdami Stanisławem Mikulskim, Jerzym Łomnickim i Polą Raksą. Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, w tym zawoalowaniu, gdyby nie drgnienie serca. A ja ciebie w tych okularach. Co za szczęście. Póki pociąg nie ruszy, zachowajmy ostrożność. On pojawił się jako typ młodego inteligenta, chłopca z dobrego domu. I to było, na to było wtedy takie jakieś społeczne zapotrzebowanie. Ludzie chcieli po tych socjalistycznych bohaterach zobaczyć kogoś z innego świata. On się świetnie nadawał właśnie do jakichś takich obrazów, nostalgicznych obrazów o powstaniu warszawskim,
o tej Polsce przedwojennej, o takiej Polsce troszkę bardziej eleganckiej. Myślę, że stąd się wzięło jego wzięcie. Czy to była postać ówczesnej w Warszawie znana? Żyłby wyraźnie, jak to się mówi, ponad stan, to było uderzające. I to budziło podejrzenia, rzecz jasna, ale podejrzenia raczej związane z handlem dziełami sztuki. Pan, wchodząc w zawód aktorski, początkowo mając sukces, nagle to się nie potoczyło, to znaczy przestał pan dostawać główne role, a zajął pan się czarnym rynkiem, a w końcu wszedł na drogę przestępstwa. Dlatego, że zawód aktorski już nie dawał panu satysfakcji albo przyszłości, perspektyw, pieniędzy? Wie pan, ja zawsze byłem bardzo osobny. Unikałem zbiorowości. Nie lubiłem w teatrze w zasadzie przesiadywać w garderobie. Nie chodziłem na wódkę w ogóle. Nie piłem, to fakt. A to właściwie w zawodzie aktorskim ten, kto nie pije razem w kompanii, to się nie liczy. Rolę załatwia się w towarzystwie, przy kieliszku, w łóżku czasem. Ale to wszystko jest nic. Ja myślę, że ja miałem w sobie jakiś element aspołeczności. No przecież byłem przemytnikiem. Sprowadzałem nielegalnie końcówki do długopisów. Sprowadzałem to pocztą. Sprzedaż była trochę nielegalna, bo wolno było sprzedać na osobę określoną ilość takiego produktu, no a ja za pomocą słupów, jakby się dzisiaj to powiedziało, zrobiłem z tego taki, z takiego detalu hurt. Dochody moje z tego przemytu to były milionowe, kiedy 2000 to była pensja, przeciętna pensja miesięczna. Handlował pan tymi wkładami do długopisów. Mógł pan żyć bardzo dobrze, jakieś tak, dzieła sztuki. Tak, absolutnie tak. Czemu pan zaczął kraść? Dlaczego? Chyba z koleżeństwa. Mój przyjaciel, który był przecież bardzo dużo ode mnie młodszy, z zamiłowania był złodziejem. Była taka kawiarnia Krokodyl, gdzie tak. Panowie chodziliście. O, tam. Z Andrzejem tam spotykaliśmy się z pięknymi dziewczynami, częściowo takimi. No, wtedy się to mówiło putany. Czy dzisiaj jeszcze się używa tego słowa, putany? Czy to z hiszpańskiego oznacza prostytutkę? Tak, ale może w polskim już nie funkcjonuje tak jak wtedy. Jest takie powiedzenie, że k***a i złodziej to jest jedno. W Krokodylu też spotkali się ten pański przyjaciel, kochanek i ten drugi, który uczestniczył w napadzie, tak? Tak, tylko że ja go nigdy nie znałem. Na początku lat 70. w Warszawie doszło do napadu rabunkowego. Milicja znalazła zwłoki uduszonej kobiety. Jak ustalono, sprawcy wdarli się do mieszkania ofiary, oszołomili ją chloroformem, a usta zatkali ręcznikiem. Aresztowano kochanka aktora i drugiego uczestnika napadu. Nasierowskiego oskarżono o przestępstwa gospodarcze, udział w kilku innych włamaniach oraz zaplanowanie i kierowanie skokiem, który zakończył się zabójstwem. Aktor nigdy nie przyznał się do tego ostatniego zarzutu. Skazano go na 25 lat więzienia. Sala była duża. Tam 100 czy więcej osób. Dużo było chętnych do obejrzenia. Siedziałem sobie spokojnie. Rzecz nie odzywałem się. Nic nie zeznawałem. W aktach sądowych można przeczytać, że pan gdzieś zatykał sobie uszy. O, tak. Pana zachowanie, czym było spowodowane? Wstydem chyba, nie da się ukryć. Po prostu okropnym wstydem. Nie wiem, czy bardziej się można wstydzić, niż w takiej sytuacji za takie coś, wszystko. Jerzy Nasierowski stracił mieszkanie na Starym Mieście, dzieła sztuki i cały majątek. Spędził w więzieniu prawie 11 lat. W zakładzie karnym napisał książkę i sztukę teatralną. Jego sprawą zainteresował się znany pisarz Roman Bratny i to dzięki jego wstawiennictwu Nasierowski wyszedł na wolność. Ciągnęła się za nim jednak fama skandalisty i kryminalisty. Dla bliższej i dalszej rodziny był czarną owcą. Znałam jego książkę, Nasierowski, ale też już nie pamiętam tytułu, więc wiedziałam, że ktoś taki istnieje i wiedziałam, że jest dalekim kuzynem mojej matki, ale na tyle dalekim, że nie było żadnych relacji rodzinnych, plus jego życiorys też jak gdyby to wykluczał. Ale tak naprawdę poznałam go dopiero parę miesięcy temu. A taką cechę rzadką u ludzi w tym wieku, że nie jest nudziarzem i nie narzeka, nie opowiada
wyłącznie o sobie i swoich bolączkach. I to jest właśnie bardzo fajne, że mimo takiego strasznego życia, które miał, jednak zachował pewną radość, pewien elan i to mi się bardzo podoba. Tutaj pan trafił po wyjściu z więzienia? Tak. Jak ten balkon na pierwszym piętrze tam jest, to na prawo dwa okna od tego balkonu. Na dole był rzeźnik i kolejki bez przerwy, no bo mięso, kartki wtedy. To był 82 rok. Wtedy no, to była najbardziej szemrana dzielnica. Ruch Markowskiej, Ząbkowskiej, Boże Święty, no to po prostu prawie trójkąt bermudzki. Wchodziło się na lewo klatka schodowa, a właśnie ta klatka schodowa. Jak się tutaj sprowadziłem, no był taki syf nieludzki, o tutaj się wchodziło, że można było się wyżygać. I wtedy z moim braciszkiem żeśmy postanowili odmalować tą klatkę schodową i po prostu kupiliśmy farby, pędzle, wszystko i zaczęliśmy malować te komentarze naszych sąsiady były cudowne, że po prostu obłąkani ludzie. Co tam pan wyczytał? Stacha to f... tam napisane. Pana życie właściwie to jest taka sinusoida. Raz pan jest na górze, raz pan jest na dole. No tak, raz pan tak. Ma wszystko, raz pan traci no wszystko. Tak. Ale to Trump też podobno. Jakim jest teraz pan okresie? No nie jest to najlepszy okres, ale może zacznie się coś dobrego, nie? Środki znowu wraca na deski teatru. Czy myśli pan, że to wraca w kategorii aktor, czy raczej skandalista, który przyciągnie widzów? Dla mnie to jest taki dramatyczny comeback po wielu latach. Czy ktoś pamięta jego przeszłość i artystyczną, i kryminalną? Nie wiem tego. Dla mnie ten czynnik nie ma sensu po prostu. Ale nie dziwię się, że bardzo starego aktora, bardzo ekspresyjnej twarzy, ktoś zaangażował. Zobaczymy, z jakim skutkiem. Podobała mi się jego forma po prostu, czyli stan umysłu i fizycznie również. Jest bardzo sprawnym człowiekiem i takiej osoby szukaliśmy. Natomiast w ogóle nie myśleliśmy o promocji, czy to ma jakoś zadziałać pozytywnie, czy negatywnie. Dopiero teraz od dyrekcji płynęły takie głosy, że nie każdy w zespole jakby się na to zgadza. Znaczy ludzie mają wątpliwości, natomiast no teraz też dostaję telefony, prawda, dziwnej treści typu czy ty pracujesz z tym mordercą, prawda? No teraz sobie uświadomiłam, że to może wywoływać jakieś kontrowersje i są plusy i minusy tej historii, natomiast odsiedział swoją karę, myślę, odpokutował za to i myślę, że warto tego człowieka przywrócić do życia na scenie w zawodzie. Jestem niezwykle teraz taki społecznie nastawiony. Pomagam staruszkom wychodzić z tramwaju. No, panią powie. No jak to, proszę pana, ile ja setki staruszek. Jedna kiedyś, co prawda, powiedziała, proszę pana, i złapała się za torebkę. Myślała, że bo to teraz kradną w tramwajach. No ta, nigdy nie kradłem w tramwaju. Z pana ust to brzmi, no pan swojego czasu, tak, te staruszki napadał albo je okradał. Brzmi nawet trójznacznie. Zgadzam się z tym całkowicie, ale też sam zdumiony sobą zauważę, że jednak naprawdę się nawróciłem. Obecnie Jerzy Nasierowski nie ma żadnego majątku i stałego zatrudnienia. Szuka miejsca, gdzie mógłby zamieszkać.